programie informacyjnym Wieści z Kociewia wita Państwa Aleksandra Byczkowska i Jagoda Trygalska. Prezydent Starogardu Gdańskiego Edmund Stachowicz przedłożył we wtorek 30 lipca Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie sprzedaży 10% pakietu udziału firmy Starpek w firmie Startwerke Leipzig. Barierą nie do pokonania dla radnych okazała się cena. Według większości radnych zaproponowana cena zakupu udziałów przez firmę Startwerke Leipzig jest zbyt niska. W kwestii ceny udziałów zostały wykonane dwie wyceny, jedna na zlecenie Urzędu Miasta, a druga na zlecenie firmy Startwerke Leipzig. Według pierwszej wyceny udziały Starpeku są warte 720 zł za udział, a według drugiej 640 zł za udział. Firma Startwerke Leipzig wyraziła gotowość odkupienia udziałów za kwotę ustaloną według wyceny przygotowanej na zlecenie Urzędu Miasta. Zastanawiające jest, dlaczego wartość udziału w spółce spadła z kwoty około 1000 zł za udział do kwoty około 7-600 zł za udział, to jest około 30-40%, skoro firma wypracowała w ostatnim roku zysk 3 milionów złotych, a w wyniku umowy z SM Kociewie, która rozpoczęła proces likwidacji tzw. Junkersów, firma Starpek będzie dostarczała mieszkańcom ciepłą wodę, czyli zyska kilka tysięcy nowych klientów. Z całokształtu dyskusji można było wysunąć wniosek, że myślą przewodnią sprzedaży udziałów jest łatanie bieżącej dziury budżetowej. Dyskusja wygasła, gdy radny Neumann oświadczył, że klub radnych PO będzie głosować przeciwko uchwale. Wówczas wiadome było, że nie ma szans na jej uchwalenie. W takiej sytuacji z kompromisową propozycją wyszedł radny Kilian, który zaproponował, aby prezydent zdjął z porządku obrad sesji kontrowersyjną uchwałę i spróbował wynegocjować wyższą cenę od firmy Startwerke Leipzig. Ta wyższa cena według wielu radnych oznaczała około 1000 zł za udział. Prezydent Stachowicz zgodnie z złożoną propozycją przez radnego wycofał swój wniosek. Mieszkańcy Tczewa mają jagiellońską BIS. Najpierw miała tu być fabryka domów, jednak eksperci z okresu późnego Gierka stwierdzili, że ta inwestycja w Tczewie nie ma racji bytu. Wielka płyta to nie to. Pozostały puste hale, które stopniowo zagospodarowały różne podmioty gospodarcze, które w swej działalności najczęściej handlowej potrzebowały dużych powierzchni drogi dojazdowej. 25 lipca, nazwijmy ją Jagiellońska BIS, została otwarta. Każdy pamiętający jej wygląd przed realizacją zadania mógł tylko przecierać oczy ze zdumienia. W miejsce drogi utwardzonej szlaką i tłuczniem powstała asfaltowa jezdnia długości 320 metrów z zatoczkami, trawnikami i wygodnymi podjazdami pod sklepy. Prace zostały wykonane w ciągu 3 miesięcy za kwotę ponad 616 tysięcy złotych. Policjanci mieli swoje święto. 25 lipca w Komendzie Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta Policji. W tym świątecznym dniu miejscowych stróżów prawa swą obecnością zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych. Podczas uroczystej akademii wręczone zostały medale, wyróżnienia oraz akty mianowania. W trakcie policyjnej uroczystości na wyższe stopnie policyjne mianowano 80 funkcjonariuszy. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego brązową odznakę zasłużony policjant otrzymało 14 policjantów. Odznaczonym medale wręczał starosta powiatu starogardzkiego Leszek Burczyk oraz zastępca komendanta powiatowego policji w Starogardzie Gdańskim, młodszy inspektor Bogusław Zięba. Uroczysta gala dla policjantów z Tczewa odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, na którą przybyło wielu gości. Nie zabrakło przedstawicieli samorządów z terenu tczewskiego powiatu, prokuratury, służb więziennych i duchowieństwa. Spotkanie było doskonałą okazją do wyróżnienia i nagrodzenia wzorowej pracy policjantów, a także odebrania przez nich awansów na wyższy stopień. Wójt gminy Tczewa, Roman Rezmerowski, złożył na ręce komendanta powiatowej policji w Tczewie, Roberta Sudenis, list gratulacyjny wraz z życzeniami dla wszystkich funkcjonariuszy tczewskiej komendy. Dwóch policjantów wójt wyróżnił szczególnie, Zbigniew Malewski i Krzysztof Klunder, dzielnicowi, którzy czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców naszej gminy, otrzymali nagrody rzeczowe. O dużym szczęściu może mówić kombajnista, który w miniony piątek w Bietowie dachował swoim pojazdem. Lekko ranny mężczyzna trafił do szpitala i po zaopatrzeniu medycznym wrócił do domu. Wiadomo już, że kierowca tego pojazdu był trzeźwy. Policjanci z Lubichowa wyjaśniają okoliczności niecodziennego zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w miniony piątek w miejscowości Bietowo. Około godziny 17:50 miejscowi stróże prawa otrzymali zgłoszenie o dachowaniu kombajnu zbożowego.
Jak wstępnie ustalili policjanci, maszyna rolnicza przewróciła się, gdy jego kierowca podczas wymijania z drugim tego typu pojazdem wyjechał na pobocze drogi. Na skutek zbyt mocnego zjechania z asfaltu kombajn przechylił się w stronę rowu, a następnie dachował. 3 dni i 3 wypadki drogowe na autostradzie A1. Za każdym wypadkiem kryje się ludzkie cierpienie, ból, a czasami wielka tragedia. W miejscowości Frąca 25 lipca na odcinku autostrady A1 doszło do kolizji 2 pojazdów ciężarowych. 2 dni później w miejscowości Kopytkowo doszło do kolejnej kolizji drogowej 2 pojazdów dostawczych. Tego samego dnia w miejscowości Barłożno doszło do wypadku 2 samochodów osobowych. Pojazdami podróżowało w sumie 6 osób. Dzieciom ofiarą wypadku, którym udzielano pomocy medycznej, ratownicy przekazali maskotki pocieszanki. Pamiętajmy, autostrada to nie tor wyścigowy, ani też nie polna droga. Polski Związek Wędkarski Koło Wietcisa w Skarszewach zorganizowało w dniu 29 lipca zawody spławikowe nad jeziorem Równo Wielkie dla dzieci w wieku 7-14 lat w ramach akcji Wakacje z Wędką. W imprezie wzięło udział 17 dzieci. Najwięcej ryb złowili Dominika Stolc, Mateusz Stolc, Michał Bartosiak i Kamil Zdun. Każde dziecko otrzymało nagrody w postaci sprzętu wędkarskiego oraz zabawek. W połowach swoim pociechom pomagali ojcowie, a mamy dzielnie kibicowały. We wtorek wyruszyła kociewska pielgrzymka do Częstochowy na Jasną Górę. Dziękuję za uwagę, mówiła Aleksandra Byczkowska. Zapraszam na dalszą część wiadomości kulturalno-sportowych. Sponsorem programu jest firma Radex ze Zblewa. Kociewie najlepiej czuje się w Zblewie. W miniony weekend w Zblewie odbył się 14. Festyn Kociewski. Od kilku lat imprezy organizowane przez gminę Zblewo, której wójtuje Krzysztof Trawicki, należą do najlepszych i najbardziej udanych w naszym regionie. Imprezy w Zblewie mają po prostu swój klimat. Tu każdy poczuje się swobodnie. W tym roku pogoda nie rozpieszcza organizatorów imprez plenerowych, nie oszczędziła też uczestników 14. Festynu Kociewskiego. Wszyscy czekali oczywiście na występ zespołu Blue Café. Zanim przyszedł czas na gwiazdy wieczoru, scena należała do Konia i zaproszonych artystów. Publiczność rozruszał Grzegorz Wilk, a wzruszyła Justyna Czarnota. Potem był Deszcz, Łzy Szczęścia i Blue Café. Atmosferę koncertu najlepiej oddają słowa jednego z utworów. Gdy zobaczysz mnie, będziesz błagał, by zatrzymać czas. Pomimo momentami ulewnego deszczu, fani zespołu śpiewali i bawili się razem z zespołem. Ta wytrwałość publiczności została nagrodzona, gdyż zespół bisował aż 4 razy. Podziękowanie zespołu dla publiczności za jej wytrwałość było naprawdę autentyczne, a z drugiej strony chyba każdy artysta chciałby wystąpić przed i dla tak wiernych i wytrwałych fanów. Cześć, tu Konio na 12, nim śluba dziecko, ty Burniar i Andrzeja Gołody. Pozdrawiam czytelników i oglądaczy pieścić Kociewia. I love it! Tylko 2 tygodnie dzielą nas od debiutu festiwalu Gospel w Gniewie. Przygotowania do godnego przyjęcia śpiewaków z całego świata i wielotysięcznych tłumów fanów muzyki gospel są praktycznie zamknięte na przysłowiowy ostatni guzik. Ksiądz Zdzisław Osowski dotrzymał słowa. Przez 15 lat zapraszał najwspanialszych muzyków gospelowskich do kociewskiego Osieka, do swojej parafii. Stworzył tam wspaniały amfiteatr łąkowy. Dał słowo, że w Osieku odbędzie się 15 festiwali muzyki gospel, a następne przeniesione zostaną w inne miejsce. Tegoroczny festiwal odbędzie się w Gniewie. Burmistrz Gniewu, Maria Górzyńska, powiedziała nam, że praktycznie wszystko jest przygotowane logistycznie do przyjęcia 2000 tłumu gospelowskich gości. Organizacją imprezy zajmuje się specjalnie powołany sztab organizacyjny. Nie każdemu dane jest przeżyć 50-letni jubileusz, a co dopiero dotyczący pracy trenerskiej.
Pod tym względem Kazimierz Jankowski należy do nielicznego grona pomorskich szkoleniowców, którzy poświęcili szkoleniu piłkarzy pół wieku. Jak nam powiedział, w jego pracy trenerskiej były wzloty i upadki, ale tych sukcesów było więcej, zarówno w grupach młodzieżowych, jak i drużynach seniorskich. Jubileusz rozpoczął się od meczu z udziałem najmłodszych podopiecznych Kazimierza Jankowskiego z rocznika 1999, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Główną częścią jubileuszu był mecz pomiędzy wicemistrzami Polski juniorów z 1983 roku a starogardzkimi oldboyami. Zanim jednak na boisko wyszli dawni bohaterowie starogardzkich boisk, jubilatowi złożono gratulacje i wręczono kwiaty oraz nagrody. Sam wynik meczu nie był najważniejszy, choć z dziennikarskiego obowiązku informujemy, że 3-2 wygrała srebrna drużyna. Najładniejszego gola zdobył Jarosław Peron, który tą bramką przypomniał sobie oraz kibicom, jak potrafił grać w piłkę. Najbardziej utytułowanym graczem występującym na boisku był Marek Ługowski, który rozegrał 3 mecze w pierwszej reprezentacji Polski prowadzonej pod wodzą Wojciecha Łazarka. Tak jak przed laty drużyną na boisku kierował jej kapitan Dariusz Byczyński. Po meczu jubilat wraz ze swymi podopiecznymi spotkali się na uroczystej kolacji, podczas której wspominano wspólne chwile spędzone na boisku. W piątek zarząd Polskiej Ligi Koszykówki podjął decyzję w sprawie przyznania 10 licencji na sezon 2012-2013. Licencję otrzymała oczywiście Polfarma Starogard Gdański. To, co było oczywiste w tym roku dla zespołu Polfarmy, może być poważnym problemem w roku przyszłym, gdyż starogardzka hala, na której rozgrywane są mecze koszykarzy, nie spełnia wymogów PLK na sezon 2013-2014. Grozi to niedopuszczeniem kociewskiego zespołu do rozgrywek. Jak nas poinformował prezes kociewski Diabłów, Roman Olszewski, zawodnicy Polfarmy rozpoczną treningi do najbliższego sezonu już 16 sierpnia. Dziękuję Państwu bardzo, mówiła Jagoda Trygalska.